Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Proszę Państwa, koniec roku to okres różnego rodzaju podsumowań, ocen, rankingów, sondaży także. I ja dzisiaj stawiam przed bardzo trudnym zadaniem pana Marka Jakubiaka, Federacja dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, witam. A tym trudnym zadaniem jest pokuszenie się o wystawienie swoistego rodzaju laurek politykom, i to nie tylko polskim politykom, bo pytanie brzmi, kto wygrał, kto przegrał w 2022 roku, i chodzi o polityków, nie o partie, nie o stronnictwa, nie o jakiegoś innego rodzaju wydarzenia, ale właśnie o osoby. I może zaczniemy od łatwiejszej sprawy, to znaczy od zagranicy. Panie Marku, kto za granicą rzeczywiście zasługuje na miano polityka, który wykorzystał dobrze ten 2022 rok i jesteśmy, że tak powiem, pod wrażeniem jego działań? No, nie mam cienia wątpliwości, że gwiazdą 2021 roku jest prezydent Ukrainy. On stanął na wysokości zadania, a wbił się w światowe serca i umysły jednym zdaniem dosłownie. Nie potrzebujemy podwózki, potrzebujemy broni. To było wypowiedziane wtedy, kiedy Amerykanie zaproponowali mu ewakuację z Kijowa do Stanów Zjednoczonych. I myślę sobie, że szczególnie Polacy, tak romantyczny i bojowy naród, nie kłaniający się zbytnio przeciwnościom losu, pokochał tego człowieka i myślę, że on jest gwiazdą 2021 roku. No a na drugim miejscu postawiłbym polską dyplomację, która w absolutnie niepodważalny sposób obroniła Ukrainę, bo tak naprawdę to polska dyplomacja, czyli inaczej mówiąc, pan prezydent Duda, jak i premier Morawiecki zrobili wszystko przez marzec i kwiecień, żeby świat uznał, że ta wojna jest na poważnie. I to się udało. I jeden z doradców prezydenta Zełenskiego powiedział w ten sposób, oczywiście wcześniej słyszał to w Polsce, natomiast powiedział w ten sposób, że gdyby nie polska dyplomacja, gdyby nie Polacy, dziś Ukrainy by już nie było. I taka jest, proszę Państwa, prawda. Polacy obronili Ukrainę poprzez swoją aktywność polityczną, poprzez swoją aktywność dyplomatyczną i nie pozwolili Niemcom oraz Francuzom przysypać tego morderczego procederu rosyjskiego takim piaseczkiem dobrych chęci i słowa, czy tam określenia, jakoś to będzie. Więc Polacy tutaj, no powiem szczerze, że jako naród, bo następną gwiazdą 2021 roku, proszę Państwa, jest polski naród, jest naród, który przyjął do siebie tak po prostu bez żadnego wezwania wcześniejszego, tak z natury serca, parę milionów Ukraińców. Naród oskarżany przez niektórych o niechęć. Na skalę światową. Naród oskarżany przez niektórych o niechęć do imigrantów, o ksenofobię, o jakieś takie właśnie zachowania. Okazało się, że to wszystko jest z palca wyssane, bo w dobie próby rzeczywiście Polacy okazali wielkie serce i wielką pomoc Ukraińcom. Ale jak pan wspomina o tej międzynarodowej dyplomacji i o pomocy Ukrainie, to chyba też warto wspomnieć o prezydencie Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, który najpierw milczał, kiedy budowano Nord Stream 2 i nie wyrażał jakiejkolwiek woli, żeby tutaj interweniować. Nagle okazało się, że przywódca Stanów Zjednoczonych bardzo kategorycznie i bardzo stanowczo stanął po stronie Ukrainy. To jest wielkie zaskoczenie. 22 roku wielkie zaskoczenie, szczególnie moje, dlatego że ja myślałem, że takim wojownikiem jest jedynie Trump. A tymczasem pan prezydent Stanów Zjednoczonych, idąc no, w tym nurcie trumpowskim, powiedział dość panoszenia się Rosji na świecie. Trzeba postawić temu tamę i może nie wprost rękami Ukraińców, ale jednak Amerykanie powiedzieli, że i dokonali pewnych faktów dokonanych przez uzbrojenie Ukraińców, przez wyszkolenie służb wojsk specjalnych i uzbrojenia ich oraz poprzez systematyczne dostarczanie uzbrojenia nowej generacji, które wymiata Rosjan
w ponad 100 tysiącach sztuk. To jest takie doznanie z mojej strony, że Amerykanie zawsze byli poważnym sojusznikiem, tylko byli niedostrzegani w Europie, bo następnym zdziwieniem moim jest z kolei postawa Niemiec i Francji, która okazała się i w jednym, i w drugim przypadku papierowymi tygrysami, które tylko ryczeć potrafią i w myśl polskiego powiedzenia, która krowa dużo ryczy, mało mleka daje. Tak się w tym przypadku działo. Niemcy i Francja okazały się papierowymi tygrysami nieprzygotowanymi militarnie do żadnego konfliktu wojennego, a co dopiero na wielką skalę, na skalę taką, jak jest na Ukrainie. I myślę sobie, że w porównaniu ze Schröderem i panią Merkel, z porażką ich polityki energetycznej, całkowitym spowodowaniem takiego wyrównania klasy politycznej w Europie, bo Niemcy stracili czapkę, taką koronę głównodowodzącego, Unię Europejską. Oni się tylko starają, ale i Schröder poległ na tym, i najpierw potem Scholz, Merkel. No i niestety, jeżeli byśmy weszli w politykę polską, to pojawił nam się na takim białym osiołku pan Tusk, który wprowadza nową, zupełnie nową narrację, nowy sposób na politykę, i to jest też 2020 rok, gwiazda polskiej polityki. No po właśnie, prostu konfabulacja. Panie Marku, to podium zwycięzców zamykamy w tym momencie, zagranicznych zwycięzców, ale w ogonie są politycy, niektórzy światowi, europejscy. Podejrzewam, że jeżeli mielibyśmy wskazać polityka, który najwięcej stracił, najwięcej przegrał w 2022 roku, to oboje byśmy wymienili jedno nazwisko. Ciekawa jestem, czy to się potwierdzi. Nie wiem. No to proszę, pańskim zdaniem, polityk, który przegrał 2022 rok. Zagraniczny oczywiście polityk. Nie, no to jest absolutnie Putin. No to jest człowiek, który wszystko miał i wszystko stracił poprzez własną arogancję i poprzez brak wiedzy. Wydaje mi się, że człowiek normalny, który ma, co by nie powiedzieć, służbę bezpieczeństwa, którą świat, że tak powiem, filmy o niej kręcił, fabularne, okazało się, że był albo wprowadzany w błąd świadomie, albo po prostu jaki Putin, takie służby, i dokonał agresji bez absolutnie żadnej wiedzy, więc bez wiedzy o społeczeństwie ukraińskim, bez wiedzy o zmianach w armii ukraińskiej i tak dalej, i tak dalej. No po prostu taki łomot dostał, i to nie tylko militarny, po prostu stracił źródła przychodu, jakimi były węglowodory. Przecież on już prawie panem świata był. I być może na szczęście to się stało, bo proszę sobie teraz, niech sobie państwo wyobrażą sytuację, że oni podbijają tą Ukrainę, stają się trzecim producentem żywności na świecie i drugim producentem węglowodorów, czyli energii na świecie. Przecież temu mocarstwu już nikt by nie podskoczył, nawet Niemcy i Francja. Zresztą nawet wydaje się, że Niemcy i Francuzi, Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę, że to są tygrysie papiery, że to wystarczy zająć po prostu. Więc przy tym euroazjatyckim pomyśle na świat od Władywostoku po Lizbonę, to chyba wydaje się, że Merkel i Macron byliby po prostu zwyczajnie zdziwieni, ale definicja tego państwa w myśl Moskwy, czy definicji moskiewskiej, zupełnie inaczej wyglądała. Tutaj się kłania rewolucja październikowa, hymn Związku Radzieckiego, i tam znajdziecie państwo całą odpowiedź na te plany. Wydaje się, że Ukraina to wszystko rozwaliła w puch. Ja bym jeszcze, to oczywiście pierwsze miejsce jest absolutnie bezdyskusyjne, ja bym jeszcze dołożyła tutaj Scholza i Merkel, których polityka doprowadziła do tego, że Niemcy utraciły prestiż w Europie, utraciły rolę przywódczą i robią wiele, żeby to... Ale wróćmy w takim razie, panie Marku, do polskiego podwórka, znaczy nie wróćmy, zacznijmy
znajdźmy się na polskim podwórku, bo tutaj jest też bardzo ciekawa sprawa. Właściwie bardzo trudno jest mówić o tym, kto wygrał. Łatwiej chyba jest mówić, kto przegrał. Dla mnie osobiście takim przegranym najbardziej politykiem jest Jarosław Gowin, którego kariera zakończyła się właściwie polityczna w tym roku. Ja wiem, czy on tak, pani redaktor, walczył o to, tyle energii wsadził po to, żeby wypaść z polityki, że ja nie wiem, czy to jest porażka, czy przypadkiem jego to nie jest sukces, bo jeżeli ktoś się stara, namolnie stara się o to, żeby być outsiderem polskiej polityki, człowiekiem, który stracił własną partię, którego nawet z partii usunięto, żeby wiochy nie robił, no to pani redaktor, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli się ktoś o to wszystko stara, to to jest jego porażka czy jego zwycięstwo? No. Zależy, jaki miał cel. Ja powiem, że ja Gowina poznałem w chwili, kiedy namawiał mnie, żebym odszedł z Kukiz 15 i wstąpił do jego partii. To było mniej więcej w 17 chyba roku. I usłyszał moją odpowiedź i to się wszystko sprawdziło. Mm-hmm. Po prostu zwyczajnie tak nie powinno się czynić w polityce, że ludziom, dzięki którym on wchodzi do parlamentu, po prostu zwyczajnie pokazuje figę z makiem i wszyscy mają być z tego powodu szczęśliwi. Otóż no tak, nie, ale Gowin, panie Marku, ja tu się nie zgodzę, że odetchnął z ulgą Jarosław Gowin, kiedy przestał być w polityce, nie. Bo od wicepremiera do outsidera to jest bardzo no, dziwna droga i dzisiaj mógłby rzeczywiście być znaczącym politykiem. Ale wróćmy teraz do pozytywów. Kto pańskim zdaniem rzeczywiście ten w Polsce z polskich polityków ten 2022 rok wygrał? Zadziwiająca sytuacja na scenie politycznej jest taka, że jest taka mieszanina poglądów, tak priorytety polityczne w różnych partiach w różny sposób są definiowane. Prawda nabrała nowego znaczenia, mówię słowo stricte prawda, nabrała kolorytu nie trzech praw Tischnera, ale pojawiła się czwarta, piąta, szósta i prawdę mówiąc dzisiaj, gdyby chcieć powiedzieć, kto jest zwycięzcą, kto nie, no to powiem tylko tak. Ja cały czas podziwiam jednak Mateusza Morawieckiego za to, że przebył dość daleką drogę od pandemii poprzez wojnę na Ukrainie i tak naprawdę po II wojnie światowej nie było takiego okresu czasu, żeby premier był tak doceniony przez ciekawe czasy, bo to Chińczycy mawiali, obyś nie żył w ciekawych czasach. No to właśnie Morawiecki był premierem w najtrudniejszych czasach w ogóle po 90 roku, jak nie po II wojnie światowej. Powiem, Polska była narażona na kilka tych czarnych łabędzi, które latają nad tą gospodarką, nad finansami i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj mu się wyrzuca z kolei, że inflacja, że to, że tamto. No, na litość boską, no ale przecież trzeba było stanąć przed wyborem. Albo bezrobocie, bo przecież stojące podczas pandemii, stojące zakłady musiałyby zwalniać ludzi. Więc postanowiono tym ludziom nie za pośrednictwem upadłości, tylko za pomocą środków budżetowych zapłacić pensje przez jakiś tam okres czasu. Wiadomą sprawą było, że będzie z tego powodu inflacja. Każdy rozsądny człowiek o tym musiał wiedzieć. No to te 200 miliardów mu się dzisiaj wyrzuca, że spowodował inflację. No nie, uratował miejsca pracy. I tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, że nie dość, że praca średnio po 14 godzin dziennie powinna spowodować zmęczenie, to przyznam państwu, że współpracownicy Mateusza musimy kończyć. Morawieckiego robokopem go nazywają. Musimy kończyć. Ja tu bym jeszcze dorzuciła ministra obrony narodowej, bo Mariusz Błaszczak w tych trudnych czasach jest człowiekiem, któremu trudno cokolwiek zarzucić, a w polskich mediach i w mediach społecznościowych zawsze każdy pretekst, żeby opluć polityka, jest dobry. A tutaj teflonowy minister obrony, nic się go nie ima. Polska armia idzie do przodu i to jest bardzo ważne. On się zajmuje tylko i wyłącznie swoją... Dokładnie. Dziękuję bardzo, panie Marku. Lepszego 2023 roku i dużo zdrowia i sił. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.